się przed nim. Nie wiedziałam, czy skoczyć na nogi, czy na główkę. Wiedziałam, że jest od brzegu 2 metry płytka woda. Ale dalej już była bardzo głęboka i byłem pewny, że dolecę do tej głębokiej, że nic mi się nie stanie. No nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo ryzykuję. No i źle wybrałem, skoczyłem na główkę i dalej. To już niewiele pamiętam, bo budziłem się w szpitalu. 13 lat temu Mariusz Rokicki skoczył na główkę do wody. Niestety skok okazał się tragiczny w skutkach. Mężczyzna doznał poważnego urazu kręgosłupa. Już nigdy nie będzie chodził. Na początku byłem pewny, że to jakiś czas będę w szpitalu i wyjdę jak każdy pacjent. Wyleczą mnie i wszystko będzie dobrze. No ale im dłużej to trwało, tym bardziej miałem wątpliwości. Bez przerwy zadawałem pytania, kiedy wyzdrowieję, kiedy zacznę chodzić. No nikt nie chciał mi odpowiedzieć. Przepraszam, słyszałem to, że się tym nie martw, musisz nabierać sił. No ale no, nikt nie powiedział, że wszystko będzie dobrze. Także miałem pewne obawy i powoli coraz bardziej się tego bałem, że jest bardzo źle. Brawura i alkohol to najczęstsze przyczyny wypadków podczas wypoczynku nad wodą. WOPR i policja apelują, aby zawsze korzystać z kąpielisk wyznaczonych przez ratowników. Statystyki mówią krótko, że w tych miejscach, gdzie były kąpieliska, gdzie były miejsca do kąpieli, na basenach, na pływalniach, utonięć nie było. Natomiast utonięcia to miejsca właśnie, jakieś stawy, jakieś w ogóle miejsca właśnie niebezpieczne. Dużo urazów kręgosłupa, że skoki do wody. Statystyki mówią bardzo jasno, jakie przyczyny utonięć najważniejsze. To brawura, brak umiejętności pływania, alkohol i no, całkowite w ogóle brak poczucia w ogóle, że mnie się coś może nie wydarzyć. Te tragiczne kąpiele wiążą się ze spożywaniem wcześniej alkoholu i to jest główny problem w przypadkach niebezpiecznych zachowań na wodzie. I to nie tylko kąpiel po alkoholu, ale też korzystanie ze sprzętu wodnego po alkoholu. Przypominamy, że to zawsze jest bardzo niebezpieczne. Wiele pracy podczas wakacji mają również strażacy. Niestety ich praca najczęściej polega na poszukiwaniu ciał osób, które utonęły. No niestety my prowadzimy akcję już poszukiwawczą na wodzie, czyli przyjeżdżamy na miejsce, rozpoznajemy teren i przy pomocy płetwonurków zabezpieczonych na łączności podwodnej prowadzimy poszukiwania. No aż do skutku, aż znajdziemy osobę, która się utopiła. Spędzając wakacje nad wodą, pamiętajmy, że chwila brawury może wywrócić do góry nogami nasze całe życie. Trzeba o tym pamiętać, że jedna chwila